pierwszej w tym roku konferencji prasowej po meczu AC GKS Katowice 1928 AC Katowice. Podsumowanie i ocenę meczu poproszę trenera 1928 KTH Granica, pana Roberta Warzowskiego. Po pierwsze gratuluję zwycięstwa, że Katowice zrewanżowało nam się za porażkę pokarnie u nas. Co mogę powiedzieć? Dzisiejszy chyba przeciwnik był bardziej skuteczny, wykorzystał nasze błędy. My co prawda też mieliśmy w drugiej tercji kilka takich, chyba 2-2. Stanie sam na sam kilka dwa sytuacje. Może gdybyśmy to wykorzystali, to Katowice musiały donieść wyniki trochę inaczej, chyba trzecia tercja. A tak to my dostajemy bramkę na początku na 3-2 i troszeczkę ten zabrakło nam, żeby dogonić Katowice. Może troszkę ogrania naszej drużyny, bo to chłopacy są w większości, którzy grają praktycznie pierwszy sezon, może drugi w Ekstraklasie. A tak to są zawodnicy pierwszej ligowi. No to by było tyle. Dziękuję bardzo. Pan Mariusz Pieca. No na pewno ciężki pierwszy mecz po takiej przerwie, bo jednak tam trenowanie i jakaś gra treningowa to jest jedno, a takie obciążenie meczowe i koncentracja meczowa to jest na pewno drugie. I przez dwie tercje bardzo szwankowała gdzieś tam w ogóle dyscyplina na kadrze. Za długie zmiany, kary bezsensowne, które akurat kosztowały nas utratę bramki. I szczególnie te długie zmiany powodowały to, że nie mieliśmy takiego rytmu, jak byśmy chcieli. W trzeciej tercji na pewno ta bramka dała nam na 3-2 troszeczkę takiego oddechu, wtedy drużyna zagrała mądrze, zdyscyplinowanie zagrała o to zwycięstwo, tak jak powinna zagrać, krótkie zmiany defensywy bez jakichś tam niepotrzebnych strat. Jeszcze mieliśmy jakieś szanse w tej trzeciej tercji najwięcej. I no najważniejsza była ta druga tercja, że tam przetrwaliśmy, tak Robert mówił, nie straciliśmy bramki na 3-2, że nie musieliśmy pomóc tego wyniku. Ja mówię, to pierwszy mecz po prawie miesięcznej przerwie. Myślę, że z każdym meczem następnym ta gra będzie wyglądała lepiej i oby tak było. Dalej wciąż się punkty, zbieramy punkty i staramy się gonić naszych, że tak powiem, przeciwników, które są nad nami. Wszystko dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytania z Państwa strony? Kogo panowie wyróżniacie w swoim zespole? Ja wyróżnię Tobiasza. Pierwszy mecz. Panna akcja, walczył Bernata. A tak się ucieszy. No, myślę, że zasłużył też jakąś walką. Dobra akcja, 2 na 1 po nami do Spolskiego. Przepraszam, zbierające. Żona pyta. Ja nie wiem, czy... Nie chciałbym może nikogo wyróżniać, bo mówię, nasza gra trochę się opiera bardziej na grze defensywnej. I dużo od naszego bramkarza też zależy, także duże... Jakby wszystkie akcje są skupione na nim, wszystkie te obrony, także on jakby z drużyną się postacią, ale dzisiaj to... grał bardzo nerwowo, tak? No było, mówię, to jak to Mariusz powiedział, to jest też nasz drugi mecz, który graliśmy, to był Karze, także on też jeszcze ostatnio miał kłopoty z kostką, także on przy tych wszystkich wyjazdach jest taki niepewny, bo ta kostka go jeszcze tam ciąży, no ale mówię, tak raczej wyróżniasz, może z strzelców bramy go wyróżnił, zawsze to cieszy, jak trzymamy bramki. Mam jeszcze jakieś pytania? Ja tylko chciałbym zapytać do trenerów, jak wyglądał ten okres lockoutu, ten świąteczny, jak wyglądały treningi, czy coś więcej, nie wiem. Nie, no, na pewno było troszkę więcej tych treningów, oprócz tych treningów na lodzie, był trening jakiś tam siłowy, można było więcej wypracować. Nie, tak mówię, brak, na pewno gdzieś tam psychicznie troszeczkę odpoczęliśmy po tych meczów. Wtorek, piątek, niedziela, ale no, tak jak mówię, znowu trzeba wejść w ten rytm meczowy, wtedy tak jak mówię, połapać, każdy musi te swoje pozycje, bramkarz musi złapać taką znowu pewność, bo tak jak mówię, trening to jest trening, a tu przychodzą jednak nerwy, stres, większe zmęczenie i tak jak mówię, musi to z powrotem wejść na odpowiednie tory, myślę jeszcze jeden, dwa mecze i to już będzie normalnie wyglądało. No to was też podobne, tym bardziej, że mieliśmy bodajże 10 chyba grudnia ostatni mecz. Tak. Później część chłopaków, trzech, na kadrze była, 20. Kilku mieliśmy kontuzjowanych też dzisiaj, dwóch zawodników chyba z Kisielewskich, Zabawa, to są ich pierwsze mecze po kontuzjach. Także miałem na treningu czasy na 12 zawodników tylko, także nie wiedzieliśmy w końcu, czy te mecze jeszcze będą, czy nie będą. Później są puchary w zamieszanie, także treningi tak naprawdę były różne, w zależności od frekwencji. Czy jeszcze mamy pytania? Jeżeli nie, to dziękuję Państwu. Dziękuję.